Cześć, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, chciałam Wam przedstawić trzy takie moje letnie stylizacje, które zabrałam ze sobą do Polski na wakacje, które najczęściej nosiłam. Jak wiecie, ja nie jestem jakąś taką fanką trendów, tego co jest modne, jakoś nie lecę od razu do sklepu i nie kupuję tego co wszyscy noszą. Ja powiem Wam, staram się z tego co mam w mojej szafie tworzyć sobie fajne stylizacje, a teraz ze względu tego, że po 5 latach kupna pewnych rzeczy mogłam już w nie wejść, więc je ze sobą na wakacje zabrałam. Jedną z nich mam na sobie, jest to taka granatowa tuniczka. Ja jeszcze, czekajcie, dołożę sobie tylko do niej buty, bo najczęściej właśnie ją nosiłam albo z klapkami, ale też można ją skomponować właśnie z trampeczkami, które właśnie zakładam. Nie przygotowałam się, mogłam od razu założyć, więc bardzo lubiałam chodzić w tej tunice i powiem Wam, taka sukienko-tunika, najlepiej się ona mi sprawdziła przez te wakacje, bardzo często po nią sięgałam, bo powiem Wam, że jest to jednym słowem najłatwiejsza stylizacja. Wkładacie na siebie, nic nie musicie tutaj dodawać, zakładacie buty i stylizacja gotowa. Więc już Wam pokazuję, o jakiej tunice mówię. Ja Wam ją pokazywałam, jak ją miałam zabrać ze sobą na wakacje. To jest taka granatowa, zwykła, prosta tunika, cała, znaczy sukienko tunika bardziej, cała na guziczki. Zawsze musiałam pilnować, słuchajcie, bo tutaj jednak w biuście ona mi się troszeczkę rozchodziła, o, właśnie to jest to, a jak nosiłam torebkę tak na, wiecie, na pożołniersku, tak na ukos, no to musiałam pilnować, żeby te guziczki mi się nie rozpinały, bo zauważyłam, że dziurki są troszkę większe jak guziczki, więc musiałam tego pilnować, ale tak to powiem Wam ogólnie, bardzo przewiewna, bardzo lekka, ten gatunek materiału jest po prostu rewelacyjny. To jest coś jak wiskoza, ale jeszcze bardziej taki delikatny. No powiem Wam, kieszonki ma tutaj z boku, także naprawdę rewelacyjnie się w niej czułam. Tutaj jest fajnie wycięta, ona jest bez takich rękawków, ale też nie jest przesadzona, że nie jest tak mocno powycinana. Do tego ma tutaj fajny kołnierzyk, tutaj też są dwie kieszonki, z tyłu prezentuje się tak, jest taka prościusieńka, no i do tego właśnie najczęściej zakładałam albo te moje trampeczki z Ralpha Laurena, takie pozłacane, lub zakładałam do nich, do tej tuniki, klapki. Także to była pierwsza stylizacja, w którą od razu wskoczyłam na drugi dzień po przylocie do Polski, bo powiem Wam, że było tak gorąco, że w niej mi było najwygodniej. Wszystko przewiewne, nic się tutaj do ciała, wiecie, nie przylegało za bardzo i przewiewna, wygodna tuniczka, więc to jest, moi drodzy, pierwsza moja stylizacja, którą najczęściej nosiłam. Powiem Wam, że ja bardzo stawiam na wygodę i to jest wygodne, że wyjmujecie z szafy, czy wyjmujecie z walizki na wakacjach, jedną rzecz nakładacie na sobie, but i do tego i macie stylizację gotową, nic nie musicie kombinować, nic nie musicie tutaj łączyć. Powiem Wam, że zabrałam naprawdę bardzo dużo takich ze sobą tunik, chyba z 5 sztuk, sukienko tunik albo i więcej i głównie w tym chodziłam. Nosiłam też dwie pary spodenek i dwie pary ze sobą wzięłam, bo wiedziałam, że będę głównie w tym chodzić, więc to była moja taka podstawowa stylizacja na wakacje. A teraz pokażę Wam drugą stylizację, którą często nosiłam. Druga stylizacja, moi drodzy, to jest czarna koszula. Nie przypuszczałam, słuchajcie, że tak dobrze będę czuła się w czarnej koszuli. Ale wiecie co? Te srebrne guziczki, które przechodzą po środku tej koszuli, naprawdę dodają jej totalnego uroku. Ona również tu jest z kołnierzykiem, podobny fason do tej tuniki. Tutaj kieszoneczki, ale to już jest taka dłuższa koszula i ją najczęściej zakładałam właśnie do spodenek. Do tych spodenek najlepiej się czułam. Te spodenki też są bardzo fajne, one mają z tyłu takie odstające kieszenie, więc fajnie tutaj na pupie leżą, z przodu też mają kieszonki i tu są lekko tak podwinięte. No powiem Wam, te spodenki mam już kilka lat i mam je w różnych kolorach, tym razem zabrałam ten kolor ze sobą i czarne,
Mam jeszcze w dwóch innych kolorach, ale już ich nie brałam, bo stwierdziłam, że wystarczą mi dwie pary. I te spodenki z tą koszulą w tym połączeniu, no powiem Wam, idealnie się wpasowują. Już Wam jeszcze pokażę, jakie buty do tego najczęściej zakładałam. Oczywiście klapki, moje klapki z Michaela Korsa i ta koszula też jest właśnie z Michaela Korsa. I tutaj ten znaczek na tym klapku jest srebrny, tak jak te guziczki, no idealnie to do siebie pasuje. Powiem Wam, że to była moja bardzo częsta stylizacja. Nosiłam tą koszulę i do tych spodenek i nawet mogłam tą koszulę sobie założyć, wiecie, do leginsów. Ale leginsów nie nosiłam, bo nie chciałam cała na czarno być ubrana, ale właśnie z tymi spodenkami, no rewelacyjnie to się wpisywało, więc powiem Wam, że bardzo fajnie czuję się w takim właśnie zestawie. Koszula bardzo wygodna i to jest również, słuchajcie, taki, już Was podnoszę, taki materiał bardzo przewiewny, w tym się nie zgrzejecie. To jest tak cienki, przewiewny, wiskozowy materiał, że no powiem Wam, rewelacja. Ramiona też są odkryte, tutaj wszystko Wam, wiecie, oddycha. Z tyłu jest taka tutaj, nie wiem czy dojrzycie, taka, taka zaszewka zrobiona. Fajnie to tutaj z tyłu wygląda, no powiem Wam, jedna z lepszych teraz moich letnich koszul. I też ją właśnie dopiero po 5 latach z mojej szafy wyjęłam, bo dopiero w nią się zmieściłam. Widzicie, tu już jest luźna, ale uwierzcie mi, nie mieściłam się w nią. Jeszcze w biuście, no bo biust jeszcze, wiecie, nadal mam troszkę większy. To w biuście muszę też uważać, że jak noszę torebkę, tak wiecie, przepasaną, żeby przypadkiem mi się te guziczki nie odpięły. Ja nie wiem, co jest w tych guziczkach, że guziczki są tak małe, a dziurki są duże, więc trzeba na to uważać, ale powiem Wam, że no często sięgałam po tą stylizację i bardzo wygodnie się w niej czułam, a szczególnie na te upalne dni jest to idealne połączenie. Stylizacja numer 3. I trzecia stylizacja jest to sukienka w panterkę. Wiecie, panterka powróciła do mody i panterka jest teraz bardzo na topie, ale ja na to nie zwracałam uwagi, że to akurat jest panterka, bo ja ją bardzo lubię. To jest tak przewiewna sukienka, to też jest wiskoza i ja ją najczęściej związywałam sobie paseczkiem, który jest tutaj do niej dodany, więc sobie ją troszeczkę tutaj luzowałam. Już Wam zaraz pokażę. Taką sobie stworzyłam bardziej a la tuniczkę. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj widzicie, tak troszeczkę ona nabierała innego kształtu. Powiem Wam, że ona jest tak przewiewna, tak wygodna. No, jedna z lepszych moich takich letnich sukienek. Powiem Wam, że bardzo często po nią sięgałam właśnie idąc na zakupy, czy jak gdzieś, wiecie, chodziliśmy na zewnątrz, bo to jest tak cienki, tak lejący, tak delikatny materiał, tak przewiewny materiał, że w nim się w ogóle nie zgrzejecie. I do tego właśnie ten print panterki bardzo wpisujący się w dzisiejsze trendy, więc ja ją mam naprawdę długo, długo, kilka lat i powiem Wam, że w tym roku bardzo często ją zakładałam i naprawdę czułam się w niej świetnie. Mam jeszcze taki z panterki kombinezon, ale ten z panterki kombinezon już jest troszeczkę w innym princie, ale chciałam Wam pokazać moje takie trzy najbardziej ulubione stylizacje, po które w tym roku sięgałam najczęściej, które po prostu najczęściej nosiłam. Było mi wygodnie w tej sukience, czy w tej pierwszej tuniko sukience, czy właśnie w koszuli i w spodenkach było mi najwygodniej. Prosta, łatwa stylizacja, nic tutaj nie trzeba kombinować. Do tego klapeczki, czy trampki, czy sandałki i mamy gotowe. Także to jest moja ostatnia, trzecia stylizacja. Jeszcze bym może coś z mojej szafy wybrała, co tam, wiecie, nosiłam, ale to były trzy takie stylizacje, po które sięgałam najczęściej. Także moi drodzy, dajcie znać, która stylizacja najbardziej przypadła Wam do gustu, która Wam się najbardziej spodobała. Także moi drodzy, to była trzecia stylizacja, którą ja najczęściej nosiłam, którą po prostu wyciągałam najczęściej z szafy. Dajcie znać, która stylizacja Wam przypadła do gustu, po którą Wy byście częściej sięgali i koniecznie dajcie znać, bo to jest taki testowy film. Takich filmów właśnie ze stylizacjami na moim kanale jest mało, ale
było kilka takich filmów na moim kanale i bardzo Wam przypadły do gustu, także dajcie znać, czy co sądzicie o takich filmach, czy chcecie więcej takich filmów właśnie ze stylizacjami z mojej szafy, bo tak jak powiedziałam, ja w trendy się za bardzo nie wpisuję, ja w szafie mam naprawdę dużo rzeczy, które mogę sobie fajnie łączyć, które mogę sobie wystylizować na takie właśnie w trendach stylizacje, więc dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów. Tak jak powiedziałam, w szafie mam różne rzeczy, więc dajcie znać, czy może chcielibyście zobaczyć inne stylizacje u mnie, może akurat ten film Wam przypadnie do gustu i będziecie chcieli więcej takich stylizacji letnich, jesiennych, zimowych. Dajcie koniecznie znać, bo takich filmów na moim kanale za dużo nie ma, a powiem Wam, że pytacie o takie filmy, pytacie o filmy ze stylizacjami, więc bardzo chętnie dla Was coś takiego nagram. Więc moi drodzy, czekam na Wasze komentarze. Napiszcie, czy chcielibyście taki film właśnie ze stylizacjami, oczywiście z mojej szafy, bo jak wiecie, ja w trendy się tutaj nie wpisuję, nie lecę za modą, nie biegnę za tym, co jest modne, po prostu wyjmuję to, co mam w szafie i to noszę. Ja wolę, słuchajcie, wygodę, stawiam na wygodę. Ja jakoś sobie nie wyobrażam kupować sobie rzeczy, które są modne, a ja się w nich mam czuć niewygodnie, niedobrze, bo to jest modne. To nie ja, to nie ja. Ja kupuję sobie takie rzeczy, w których ja się dobrze czuję, w których też muszę oczywiście dobrze wyglądać, ale tutaj doradcą jest mój mąż. Mój mąż zawsze mi dobrze doradza przy zakupie różnych rzeczy, więc za trendem nie idę, za modą nie idę. Wiadomo, też nie jestem, wiecie, daleko od mody. Staram się ją śledzić, ale nie kupuję już tego teraz, bo to jest modne, czy tak jak są teraz modne jakieś buty Simba, czy coś takiego. No ja za tym nie idę, wiem, że to jest modne teraz, za jakiś czas przejdzie, będą inne buty modne, tak jakbym miała lecieć, słuchajcie, cały czas za trendem, za tym, co jest modne, no to człowiek by wydał majątek, więc ja stawiam na wygodę, na to, co ja lubię, co mi się podoba i w szafie mam właśnie takie rzeczy, które lubię, które mi się podobają, w których wiem, że dobrze wyglądam. Także oczywiście dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów ze stylizacjami, może jesiennymi, wiosennymi, może zimowymi, już za na już niedługo zbliża się jesień, oby jak najdłużej się zbliżała, ale wiem, że właśnie jesienne stylizacje też są ciekawe, więc koniecznie dajcie znać, czy chcecie taki film na moim kanale. A za dziś, moi drodzy, Wam serdecznie dziękuję. Jeśli spodobały Wam się te stylizacje, spodobał Wam się ten film, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie mi kciuka do góry. Ja czekam oczywiście na Wasze komentarze. My widzimy się już oczywiście w następnych filmach. Wy, kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa!